Piosenka Miłosny Zawrót Głowy, którą rozpoczęliśmy kronikę, spełniła rolę Wici. Z Janem Wojdakiem umówiliśmy się w ten sposób, że jeśli zobaczy ją na początku kroniki, panowie szybko wsiadają w samochód i przyjeżdżają do nas. W komplecie. Z czym? No przede wszystkim chcemy zaprosić kronikę na nasz jubileusz 15-lecia, a więc na koncert, który odbędzie się w Warszawie, w Stodole, oraz na tradycyjne łamanie płyty. Nowy. Oto kolejna nowa płyta. Tym razem też będziemy... Na strunach gitary. Tytuł płyty na strunach gitary. Płyta ta będzie w sprzedaży gdzieś za miesiąc, także również zapraszam na tradycyjne łamanie, drugie łamanie płyty. Powiedziałeś przed chwilą, że zespół obchodzi jubileusz, 15-lecie, to w Krakowie no nie za wiele. Jak na Kraków może niedużo, ale sądzę, że w sytuacji, kiedy większość zespołów rozpada się już po roku, to może być to niezły wynik. Sukces. Który z waszych przebojów uzyskał, no waszym zdaniem, był najlepszy? Mnie się wydaje, że do tej pory nie do pobicia jest piosenka Nie szkoda róż, gdy płonie las. Piosenka ta zresztą wykonywana jest przez innych wykonawców, m.in. Henryk Bigge oraz Jiří Korn. Ostatnio została nagrana w Szwecji. Jakie plany? No plany przede wszystkim związane z 15-leciem. Ukaże się nasza kaseta, Złote przeboje zespołu Wawele, następnie singiel z piosenką Miłosny zawód głowy. Zresztą piosenka ta rozpoczyna również tę płytę oraz przede wszystkim wyjazd do Czechosłowacji na Dni Kultury Polskiej, Dni Kultury Polskiej w Karlowych Warach i w Pradze. Oprócz tego robimy dwa programy telewizyjne jubileuszowe. Jeden robimy w Katowicach, a drugi w Łodzi. Może dlatego, że jesteśmy krakowskim zespołem. Chyba tak. Dziękuję bardzo, a zaproszenie na jubileusz kronika oczywiście przyjmuję. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Za wizytę Dziękuję. W studio. Dziękuję.